STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Jest z nami Karol Struski, Karol, bohater tego meczu. Dzisiaj walentynki, można powiedzieć, możesz powiedzieć, nie wiem, swojej dziewczynie, partnerce, że jesteś piękna jak mój gol z 93 minuty. Olbrzymia radość, olbrzymi uśmiech, natomiast no też trzeba powiedzieć, że też mieliśmy dzisiaj trochę szczęścia w tym spotkaniu. No tak, ale na pewno to szczęście w końcu się do nas odwróciło. No, na pewno brawa dla drużyny, bo na drugą połowę wyszliśmy jak inny zespół i to się opłaciło. Karol, jakbyś mógł otworzyć tę sytuację z 93 minuty, bo powiem szczerze, tak patrząc na mecz z trybun, to mieliśmy wrażenie, że chyba bardziej gramy na zachowanie tego remisu 1-1. No ta końcówka spotkania rzeczywiście była gdzieś tam pod dyktando trochę Górnika, ale no taka jest piłka, jak się gra do końca, no to ta sytuacja też jedna na pewno przyjdzie, no i fajnie, że Tomasz mnie zobaczył i wiedziałem, że mam na nodze meczową piłkę i cieszę się, że się udało. Karol, dzisiaj zagraliśmy bardzo młodą drużyną, w sumie 6 wychowanków Jagiellonii pojawiło się na boisku. W drugiej połowie mieliśmy dosyć także niski środek pola, bo ty, czy Oli, czy Michał Nalepa, który wszedł później za Martina Pospisila, do najwyższych jednak nie należycie. No tak, ale gdzieś tam mimo tego wzrostu na pewno mamy inne atuty, ale te zmiany też były na pewno pozytywne i momenty mieliśmy, był moment w drugiej połowie, gdzie naprawdę przycisnęliśmy i strzeliliśmy tą bramkę. To jeszcze powiedz mi, czy trener coś wam mówił w przerwie, bo widać także było zmianę ustawienia z 4-4-2 na 3-4-3. No w szatni powiedzieliśmy na pewno parę słów, które po prostu zmotywowały drużynę, że każdy zawodnik wyszedł po prostu jako inny zawodnik na tą drugą połowę. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.